Pozdrawiam serdecznie dzisiaj w nowym programie, który będzie w niedzielę albo w poniedziałek, zależy od tego, jak damy sobie radę czasowo z Maćkiem. Natomiast program będzie się nazywał Weryfikacja i będziemy się nawzajem weryfikować, to znaczy ja siebie, Maciek mnie, Maciek siebie i ja Maćka. Także ogólna weryfikacja, czyli pomysł podrzucony mi od razu mówię przez jednego z vlogowiczów, który powiedział, dlaczego pan nie tłumaczy, czy tam Przemek, whatever, dlaczego pan nie tłumaczy, że stawiał pan na jednego zawodnika, a okazało się, że wygrał drugi. I stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, bo często tak jest, że stawiamy na jednego, a tu się nagle okazuje, że ten jeden, o którym myśleliśmy, że jest lepszy, jest gorszy. Natomiast żeby nie zajmować się czasu, Maciek Miszkin przedstawiać nie trzeba. Maciek, od czego zaczynamy? Z czego? Na koniec zostawimy sobie wisienkę na torcie, nie? Myślę. Co myślisz, tak. Vegas? Może chronologicznie zaczniemy od boksera, czyli gali nas interesującej najbardziej, bo prawda? Polska kategoria cruiser. Obaj walczący w głównej walce wieczoru, czyli bohaterowie, mieli walki z Polakami. Mówimy tu o Reakporę i Williamie Smithie i to stosunkowo niedawno, bo ostatni pojedynek Smith przecież toczył z Mateuszem Masternakiem. Pamiętamy, w jakich okolicznościach tą walkę wygrał. No i Reakporę z Głowackim stosunkowo również niedawno wygrał efektownnie i już bezdyskusyjnie. No i ja tutaj słabo ta porażka wygląda, Krzyśka, chyba, nie? Tak zupełnie na marginesie wrzucam. No tak, ale też Krzysiek był w takim momencie kariery, tak, że nie można się było spodziewać. Z drugiej strony, jak wygląda ta porażka Mateusza Masternaka w tej chwili, bo wygląda zdecydowanie lepiej po tym, jak Billam Smith sprawił kolejną niespodziankę, a wiemy, że z Mateuszem no, przegrywał srogo w tym pojedynku. No i ja tutaj stawiałem właśnie na Reakporę i od razu będę wytłumaczył się dlaczego. W świetnym momencie, Przemek, zaczęliśmy ten program i na to wpadłeś, bo ja ostatnio chyba 3 weekendy z rzędu nie mam dobrej pasy, więc od walki Tyson Fury Aleksander Usyk. I tutaj też stawiałem na Reakporę, czyli nie trafiłem i już mówię, z jakich względów na niego stawiałem. Bezpośredni pojedynek pierwszy. Wygrał minimalnie, ale wygrał i moim zdaniem dawało mu tą przewagę psychologiczną. Pośrednie pojedynki z McCartym, z Breżonem, z tego co pamiętam, rozjeżdżał ich Reakpor, nokautował bardzo szybko, czwarta, chyba druga runda. Natomiast dwóch pojedynków aż do rozstrzygnięcia potrzebował Smith, a z McCarthy natomiast z Breżonem cały dystans. A wiemy, jak też Michał Cieślak sobie z nim poradził. Czyli te korespondencyjne pojedynki na korzyść Reakpora. Świeżość. O tym mówili też z rynku brytyjskiego eksperci i promotorzy, że po prostu Reakpor jest zawodnikiem wyraźnie świeższym. I o ile doświadczenie owszem może pomagać, ale biorąc pod uwagę, że obaj panowie już siebie znają, już stoczyli w ringu spory dystans, no to te doświadczenie miało nie grać takiej roli. To jest to, na czym ja się opierałem ze swoim typem. To znaczy ja tej walki nie obstawiałem, szczerze mówiąc. Patrz, jedyne co wiedziałem na temat Maseja, że próbował sił w wadze ciężkiej, a teraz ale próbował... Ale ja mówię Reakpor Smith. O, ty mówisz o main event. O tak. Nie, no to ja myślałem, że zaczęliśmy od... Przepraszam, ja myślałem przez moment, że zaczęliśmy od walki... Z kim miał walczyć Mateusz Masternak? Cieślak miał walczyć z Chamberlainem. Tak, myślałem, że mówimy o Chamberlainie. Dobra, aha, czyli chronologicznie, ale od main eventu. Więc ja stawiałem na Chrisa Billama Smitha, że wygra tą walkę na punkty. Wygrał tą walkę na punkty i zupełnie nie dlatego, że tam była kwestia Madonny, bo jak się okazuje, to ta Madonna to 3 lata temu była. Natomiast zupełnie nie wiem, skoro była 3 lata temu, to po co pokazywał to teraz. Natomiast nie byłem, jestem zwolennikiem przygotowania fizycznego Chrisa Billama Smitha, który swoje słabości chowa w ten sposób, że jest świetnie przygotowany fizycznie, ponieważ w 2019 roku, tak jak mówiłeś,
kiedy on walczył z Reakporem, to Reakpor walczy tak samo, jak walczył wtedy. Natomiast innym pięściarzem jest Chris Bylam-Smith. O tym mówiłem w zapowiedzi, że umie skracać dystans, rozumie, że musi walczyć w półdystansie, rozumie, że to jest jego siła, walka w półdystansie, i tak mi się wydawało, że to właśnie tak będzie wyglądało. Natomiast powiem ci szczerze, że ja nie podejrzewałem, że będzie to tak łatwo, bo dla mnie Reakpor wygrał 3 rundy z 12. I tu mam pytanie do ciebie. Czy ty byłeś zaskoczony faktem, jak tragiczny, bo to jest chyba najlepsze słowo, był Reakpor w tej walce, który zadawał pojedyncze ciosy, wyłącznie pojedyncze ciosy. Na tym etapie to raczej nikim nie wygrasz, zwłaszcza z kimś, kto rzeczywiście ciosów tych bije długo, a przede wszystkim był strasznie wolny. Czy to, co było dla ciebie większym zaskoczeniem? Te pojedyncze ciosy, czy te człapanie na tych betonowych nogach? No właśnie nie wiem, czym to było spowodowane. Czy to już jest ten moment, w którym Reakporowi ciężko robić wagę, bo wiemy, że takim przypadkiem był Lorenz Okoli. Reakpor ma jakby podobne warunki fizyczne, jest podobnym w ogóle pięściarzem, jeśli chodzi o psychologię. Ma warunki do tego, żeby boksować dynamicznie, ostro, a też angażuje się w te klincze zupełnie niepotrzebne, szczególnie z takim zawodnikiem wolniejszym od siebie i mniej wszechstronnym jak Chris Bylam-Smith. To samo robi zresztą Lorenz Okoli. Nie wiem, czy wynika to z pewnych słabości, asekuracyjności, tego, że późno zaczął. No, ciężko mi tutaj jasno stwierdzić, natomiast no, to nie jest Gervonta Davis. Nie, na pewno, jeśli chodzi o psychologię w walce, a tą psychologię da się wyczuć z Warszawy, obserwując to, co się dzieje w Las Vegas. I powiem szczerze, że tutaj jeszcze jedno, ja nie wiem, czy ten William Smith aż tak się rozwinął. I ja po prostu myślałem, że zawodnik o tej charakterystyce, czyli bazujący właśnie na przygotowaniu fizycznym, tak jak mówisz, na takiej twardości, odporności, na charakterze, po prostu w pewnym momencie traci swoją odporność. Byliśmy niedawno świadkami utraty tej odporności, na przykład przez Adama Kownackiego. To jest taki flagowy przykład, że szło, wygrywał z zawodnikami, którymi teoretycznie nie powinien wygrać, i w końcu nagle przegrał i wszyscy zdziwieni. A przecież wiedzieliśmy, na czym jego boks się opiera. I tutaj Chrisa Bylam-Smitha ten boks opiera się dokładnie na tym samym. Patrzę sobie, dobra, on był kilka razy podłączony w pierwszym pojedynku z Reakporem. Teraz Reakporem ma walkę o mistrzostwo świata. Wie już, co to jest za typ. Jak go trafi, to go wykończy. Bo przecież taki był Georgiaj, który walczył z Masternakiem w Zakopanem. I ja ten Georgiaj był w stanie tego Chrisa Bylam-Smitha podłączyć. To mówię, Reakpor, który bije tak mocno z pełnego skrętu, nie ma problemu. Chybiłem z tym w 100%. Ale pojedyncze ciosy, Maciek, ale pojedynczymi ciosami to na tym etapie to ja nie wiem, ilu pięściarzy może na palcach jednej ręki możesz znaleźć, którzy bijąc pojedynczymi ciosami mogą ci naprawdę zrobić krzywdę, zwłaszcza jak robisz to cały czas tak samo. I mówiłeś o tym, że był wolniejszy ten Reakpor, normalnie był, ale nie podczas walki, bo podczas walki to oczywiście raczej nie będący, no nie wiem, może podałeś przykład tanka czy kogokolwiek, nie mający umiejętności poruszania się na nogach, Bylam-Smith, to przy nim naprawdę wyglądał jak jakiś demon szybkości, natomiast zupełnie nim nie był. Czy widziałeś walkę Chamberlaina z Massey'em i czy uważasz, że Michał dobrze zrobił, że tą walkę z Chamberlaineem odpuścił? Wiemy, że tam w dalekiej przyszłości mniej lub bardziej jest ta walka eliminacyjna o WBC, natomiast patrząc na jednego i na drugiego, uważam, że bez żadnych problemów Michał Cieślak jednego i drugiego, mówiąc kolokwialnie, robi przed czasem. Znaczy ja to komentowałem dla polskiej telewizji Fight Club, tą galę, i więc oglądałem, Przemek, wszystkie i to od A do Z, co też nie często się zdarza, bo mając tyle boksu, sam wiesz najlepiej, nie każdy pojedynek się ogląda. Natomiast tutaj oglądałem i żałuję, no wiadomo, że to jest po fakcie, natomiast ja i przed tym pojedynkiem raz uważałem, że to jest świetny stylowo dla Michała rywal, dwa, że na rynku, gdzie czas transmisyjny będzie dogodny dla Polaków, żeby to obejrzeć, chociaż z drugiej strony były mecze, więc tutaj spora część kibiców by odeszła i też główna telewizja by tego nie wzięła, czyli ta, która jest z Michałem związana, więc
ten termin może nie był najbardziej sprzyjający, ale rzeczywiście widziałem ten pojedynek i Macej od początku mi się podobał. Ja po pierwszej rundzie tego nie mogłem znaleźć na żywo zakładów, które to biorą te zakłady na żywo. Po pierwszej rundzie już myślałem, że Macej ten pojedynek wygra. Ja obserwowałem go w Dzierżoniowie był ostatnio na sparingach u Mateusza Masternaka i powiem szczerze, że po pierwsze jest to wielkie chłopisko, które wytrzymało z Parkerem. Po drugie jest dynamiczny i potrafi jakby zmieniać taktykę. On był jednym z łatwiejszych sparing partnerów Mateusza na jednym sparingu, później przyszedł na drugie sparingi i był zupełnie innym piściarzem, był jednym z najtrudniejszych. Więc nie dość, że chce chłopak, to jest jeszcze na tyle inteligentny, że potrafi skorzystać z tego, co ma. Być może nie ma aż tak dużo, natomiast no, na Chamberlaina wystarczyło. Na pewno wystarczyło. W porządeczku, odhaczyliśmy stadion Crystal Palace. Co warto dodać, co jest plusem na pewno Chrisa Bielama Smitha, Crystal Palace to była walka zrobiona dla Reakpora. To są jego kibice, to nie są kibice z Bournemouth, gdzie jest Artur Boruc, kumplem CBS-a i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie ta walka została zrobiona przez boksera po to, żeby odrodzić tego wielkiego Reakpora. Natomiast jak się skończyło, tak się skończyło i z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo przecież Crystal Palace to jest walka w domu była dla Reakpora. Przeskakujemy, myślę teraz do Puerto Rico, bo powiem Ci tak, Maciek, że ja nie znam jednej osoby, która stawiała, że Liam Parra tą walkę wygra. 25 osób rozmawiałem. Pytanie było tylko, kiedy Subriel Matias to wygra. Przypominam otoczenie tego dla tych Państwa, którzy nie wiedzą. To była pierwsza walka Subriela Matiasa po podpisaniu kontraktu z Matchroom Boxing. To miał być gość, który wejdzie i będzie się bił z najlepszymi na świecie, łącznie z Tankiem, o którym będziemy mówili, ze wszystkimi. To miał być ten killer Eddie Hearna w tej kategorii wagowej. Natomiast skończyło się, jak się skończyło. Stracił tytuł mistrza świata, walcząc przed swoimi kibicami pierwszy raz chyba od 5 czy 6 lat, o ile dobrze pamiętam. Stawiałem na to, że będzie pod koniec walki knockout. Od razu powiem, dlaczego się pomyliłem. Potwornie nie doceniłem Liama Parra, a przede wszystkim jego psychiki, bo pamiętałem walkę, mówiłem o tym zapowiedzi z Montana Love, którego miał 3 razy na deskach, a później wygrał przed czasem oczywiście, ale też pamiętałem, jak z kompletnym no-name'em tenże Liam Parra przegrał na gali Jake'a Paula, dokładnie, gdzieś tam na głębokim undercarcie. I moja praca myślowa była taka, jeżeli jakiś kompletny no-name potrafi go posadzić, to gość, który ma 20 zwycięstw, 20 KO, no to też go posadzi. Natomiast spokój Liama Parra, który przetrwał nawet tą 7 rundę i tego sędziego Pabona, który to było 2-1, przecież od 4 rundy to było naprawdę 2-1 i robił to, co... dla mnie on mentalnie złamał w 7-8 rundzie, kiedy się nie poddał tej całej presji, złamał Subriela Matiasa, który no, później zaczął robić głupie rzeczy, bić pojedynczymi ciosami i bardzo dobrze, że Australijczyk to wygrał, bo na to zasłużył. Także zupełnie nietrafione. Czy jestem w dużym gronie, czy w małym, to nie ma znaczenia. Nie wyobrażałem sobie, że może być inny wynik niż zwycięstwo Matiasa. Znaczy ja postawiłem właśnie na Matiasa również, więc nie trafiłem. Na parę razy zarobiłem. Czy ja muszę mu przyznać? Na Montanie? Tak, na Montanie, bo Montana nie ze względu na atuty Parra, tylko wiedziałem, że to jest twardy Australijczyk. Wiemy, ilu Australijczyków już sprawiło w Ameryce niespodzianki w ostatnim czasie. Prawda? Bo to jest rynek, który dopiero zaczyna być doceniany. Oni sami widzą, nie wiem w jakim to momencie się stało, czy może jak wygrał właśnie z Teofimo Lopezem Cambosos, a może wcześniej, natomiast coś tam w tym rynku wystrzeliło i ci pięściarze nieźli przyjeżdżają po wygraną. Rzeczywiście, oni są wszyscy twardzi, można charakteryzować się w jeden sposób. Wszyscy są twardzi, wszyscy obyci i wszyscy bez kompleksów. Dlatego stawiałem na Montana Love, z Montana Love na Liama Parra. Natomiast to była jedna walka, druga walka jeszcze wcześniej w Stanach Zjednoczonych i to wszystko. Subriel Matias. Wydawało mi się, że te tłumaczenia jego, że on wcześniej przegrał, bo był nieprzygotowany, że zlekceważył przeciwnika,
miały jakieś odzwierciedlenie w jego karierze, bo rzeczywiście później szedł jak burza i znowu był tym niszczycielem. Ale trzeba było usiąść i nad tym się zastanowić, dlaczego on tą jedną walkę przegrał. A ja tego nie zrobiłem. Stawiałem na Matiasa, bo nie dość, ale rewanż wygrał z tym samym zawodnikiem później. Wiem, wiem. Tak. Stawiałem, że jest swarmerem, czyli idzie do przodu zapychać ciosami i jest puncherem. Rzadkie połączenie, zabójcze połączenie dla każdego stylu. I styl boksu, czyli Layama Para, czyli pięściarz, który próbuje wyboksować swojego przeciwnika, no to mówię, no nie na Matiasa na pewno. To samo, pomyliłem się grubo, bo jednak Matias ma problem z zawodnikami, którzy mentalnie są w stanie znieść jego siłę. Zwróćcie uwagę, że on raz zabił dosłownie człowieka w ringu, a wszystkich innych zabił w przenośni, no bo znokautował ich, ale tego Tadaszewa faktycznie uśmiercił. I to jakby niesie ze sobą pewne ryzyko. Pięściarze wychodzą i mają to gdzieś z tyłu głowy, ale nie Layam Para. On jakby miał swój plan taktyczny, boksował jak z każdym innym. Unikał tego, co mu może zaszkodzić. Robił to, co mu wychodzi dobrze. I powiem szczerze, że tutaj byłem bardzo, bardzo mocno zaskoczony. Wszyscy absolutnie byli. Oczywiście Eddie Hearn robił dobrą minę do złej gry, chwalił australijski boks, mówił jak to super dla boksu, że Liam wygrał, natomiast ja wiem, że promotorzy mają jeszcze krótszą pamięć niż politycy, bo wystarczyło poczytać, co przez 3 dni do tej walki ten sam Eddie Hearn mówił, który w ogóle no miazga, potwór z Puerto Rico, normalnie groźny, a przed swoimi kibicami to już w ogóle może karetki trzeba będzie ustawić i tak dalej, natomiast mental, po raz kolejny powtarzamy, Maciek doskonale wie, lepiej niż ja, ponieważ ja nigdy nie walczyłem, Maciek wie, że naprawdę mentalem można wygrać z lepszym. Można wygrać z lepszym. Mam rację czy nie można? To jest... Nie mówię, że jest 3 razy lepszym, no bo cudów nie ma. No z 3 razy lepszym dlatego nie można wygrać mentalem, bo ten, który nawet jest przestraszony i gorszy od nas mentalnie, to jeśli wychodzi i widzi, że jest 3 razy lepszy, to mu nie potrzeba do tego mentalu, bo ty mu nie jesteś w stanie zagrozić, więc on nie sprawdzi swojego mentalu. Natomiast boks jest jedynym sportem, w którym tak mental ma aż takie znaczenie, że można przełamać naprawdę wiele swoich słabości, brak szybkości, brak timingu, no naprawdę tylko zwykłą twardością i siłą, brutalną siłą fizyczną, i to też pokazuje nam, że mimo tego kunsztu i wyszkolenia, jakie posiadają pięściarze i wszystkich tych innych cech, to jest to jednak zwykła konfrontacja mężczyzn, który jest twardszy i który silniejszy. Taka jest brutalna prawda. No i przeskakujemy do naprawdę doskonałej gali w Las Vegas, bo to była doskonała gala w Las Vegas. Premier Boxing Champions pracujący z Amazon Prime. Amazon Prime zbyt dużo promocyjnie nie robił. Drogie to było strasznie, bo $80 w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nie można było tego legalnie oczywiście, bo inne sposoby wiem, że można było oglądać i to jest szkoda. Natomiast zanim przejdziemy do tych dwóch najważniejszych pojedynków, które były świetne i do omawiania... Przepraszam, a masz jakieś informacje, jak to się sprzedało w ogóle w Stanach? We wtorek ma być, natomiast przyszły wtorek. Natomiast powiem ci szczerze, biorąc pod uwagę, że to jest Amazon, to ja nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek usłyszeli, bo normalnie pay-per-view, jak sam wiesz, to tylko zależy od ciebie, czy podasz, bo to jest prywatna inicjatywa, a już Amazon takich rzeczy na pewno nie podaje. Chyba że jest super, doskonale wiesz, jak się nagle okaże, że tanka zobaczyło 800 tysięcy ludzi, to będziemy wszędzie na Amazonie o tym wiedzieć. Natomiast zanim przejdziemy do tych dwóch pojedynków, to na sekundkę chcę się zatrzymać niestety przy niejakim sędzim punktowym, który robił walkę Puelo kontra Antoine Russell. Antoine Russell 17-0, 17 KO, mistrz świata kontra Puelo. Również 20 walk, ale niepokonany, mniej nokautów. Natomiast nie o tej walce, bo tutaj niespodzianka. W ogóle było 7 olbrzymich niespodzianek, czy 6. Bo jeden z moich kolegów, który jest bookmacherem, mówi, że nie pamięta takich 24 godzin w boksie, nie pamięta. W każdym razie Russell tą walkę przegrał.
nie ulegała żadnej wątpliwości, natomiast jeden z sędziów dał mu 10 rund. 10 rund dał Antoine'owi Russellowi, wszyscy pozostali dali i tak moim zdaniem za mało łatwe zwycięstwo Puello. I teraz jest pytanie, ponieważ padł pomysł taki od samych pięściarzy, że oni chcieliby być, i uważam, że to jest doskonały pomysł, wydaje mi się, że to by się również spodoba, że oni by chcieli, żeby tego pana, zapomniałem w tej chwili nazwiska, nie jest to w momencie ważne, żeby wziąć go przed Komisję Stanową stanu Nevada, która jest oczywiście dyrektorem tego wszystkiego i nad tym wszystkim czuwa, i po prostu zapytać go się, pokazać mu tą walkę, ale w obecności pięściarzy, i powiedzieć mu, jakim sposobem mogłeś punktować 10 rund dla kogoś, kto wygrał rundy 4. Czy to nie byłoby fajne? Byłoby fajne. W ogóle nie da się tego zrobić, bo boks jest za mało obiektywny, ale niektórych sędziów pod sąd należałoby dawać, bo przecież oni ubijając swoje malutkie interesy, przez to, żeby przypodobać się często promotorom, którzy zapraszają ich na galę, niszczą karierę pięściarzy, niszczą dorobek ich życia i ciężką pracę pięściarzy, którzy w każdym pojedynku ryzykują swoje zdrowie, żeby polepszyć sobie byt. Ja nie mówię, czy to jest dobre moralnie, czy nie, czy to jest mądre, czy nie, żeby zostać pięściarzem. Natomiast jeśli ktoś już został i ktoś idzie w rolę sędziego, to musi tak samo odpowiadać. Jeśli pięściarz źle się przygotuje, no to dostaje w łeb i może już nigdy nie być sobą. Natomiast jeśli sędzia źle wywiąże się ze swojego zadania, to powinien być najpierw dyscyplinarnie jakoś osądzony, dostać jakąś karę, być może finansową, być może zostać odsunięty od zawodu, a jeśli to się powtarza, to powinno wszczęte być wobec niego dochodzenie. Ja nie rozumiem, dlaczego z taką łatwością się tym sędziom to odpuszcza. Zresztą na gali boksera też były dwa takie przypadki. Dorota Norek, Polka, zwana Soul Hennessy, moim zdaniem nie przegrała tego pojedynku. Naprawdę. I to tak odważnie atakowała, spychała Angielkę, delikatną zresztą dość, do defensywy, że też nie było aż wcale tak trudno wypunktować tam remisu. No i Dan Aziz, który przegrał ze zwykłym journeymanem z Chorwacji, z Cepem niejakim, dostał w prezencie remis. Także to jest niestety, jeszcze raz powiem, norma na wszystkich galach. No to jest straszne. Natomiast ja bym chciał kiedyś być, nie wiem, muchą na ścianie, kiedy takie przesłuchanie tego sędziego jest, ponieważ jeżeli jest trzech sędziów i ty masz 10 rund inaczej niż tych dwóch pozostałych, to są dwie możliwości. Pierwsze, jesteś ślepy, drugie, wziąłeś pieniądze. Tutaj nawet nie ma trzeciej możliwości. No właśnie. Bo tutaj nie ma trzeciej możliwości, no bo jeśli dwóch ma 10 rund w jedną stronę, a ty masz 10 rund w drugą stronę, no to Maciek, no jaka jest trzecia możliwość? Jest jakaś? I jeszcze tam pół miliona osób oglądających to też ma w drugą stronę. Ja. Bo nie trzeba być specjalnie w niektórych pojedynkach ekspertem, żeby widzieć, który z pięściarzy był lepszy, a sędzia się tłumaczy, że on patrzył na to czy na tamto. Chyba na kolor spodenek czasami. No i jest to dla mnie jednak bulwersujące w wielu przypadkach, bo tak jak mówisz, i ja to wielokrotnie powtarzam w studiu nawet telewizyjnym, nie wiem, jeszcze mnie nikt za to nie skarcił, że albo trzeba nie znać się na tym, co się robi i cię wyklucza to wtedy z grona sędziów, albo wziąć pieniądze i też cię to wyklucza. Nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę, czy ktoś naprawdę się nie zna, czy wziął pieniądze, bo to jest bardzo ciężko udowodnić. Albo czy ktoś po prostu tak sobie myśli, że słuchajcie, jak ja inaczej posądziłem, to ten promotor mnie nie weźmie, bo też może być takie myślenie zwyczajne, bez jakichś dodatkowych gratyfikacji ze strony promotora. Ale tak jak powiedziałeś, ale jedno i drugie dyskwalifikuje, więc po co się zastanawiać, które to z tych przyczyn była. Wyrzucić takiego gościa i ten. No i jesteśmy przy boksie, przy czystym boksie, nawiasem mówiąc, brylantowy sędzia w głównej walce wieczoru, ponieważ nawet nie wiem, kim był. I na tym polega sędzia pięściarski. Ja w ogóle nie zauważyłem, że on był. I to nie ma niczego lepszego, jak sam wiesz, jako pięściarz, bo przeskazanie jest straszne, ale oczywiście zaczynamy od przeskoczenia Dawida Benavidesa z kategorii 168 do kategorii 175 funtów, czyli wagi półciężkiej, i od razu wzięcie sobie
na człowieka do stestowania, co ja tam mogę zrobić w tej kategorii wagowej, który skończył karierę i nie tylko, prawie nie skończył życia Adonisa Stevensona, pamiętamy przecież koma i tak dalej, straszne rzeczy. Później prowadził na kartach punktowych z Beterbijewem do chyba 10 rundy, poprawnie Maciek, jeśli się mylę, po czym dostał bombkę i się skończyło, natomiast był lepszy. Nawet 3 bombki. Nawet 3 bombki. Fakt, że zrobił później 3 lata przerwy, natomiast byli tacy, którzy uważali, że tą walkę, że to jest jeden most za daleko, to znaczy okej, możesz próbować walczyć w wadze półciężkiej, ale nie zaczynaj od brązowego medalisty olimpijskiego i byłego mistrza świata. Natomiast i ty, i ja stawialiśmy tak samo. Znaczy ja stawiałem na punktowe zwycięstwo Benavidesa, czy ty stawiałeś przed czasem, czy też punkty? Przed czasem. Czyli przed czasem. Okej, no to teraz oddaję ci głos. Co widziałeś w Benavidezie, co napawia ciebie optymizmem? Plus dodaj, co jest bardzo ważne, jeśli chcesz zostać w tej kategorii wagowej dla niego. Znaczy, powiem tak. Nie mogłem wiedzieć i nie wiedziałem, bo nie jestem blisko obozu Benavideza, że on nie szedł z wagą mocną w górę, bo chce jeszcze wrócić do Canelo. I przez to myślę, że ja tłumaczyłem, że w nowej kategorii wagowej może Benavidez bić zdecydowanie mocniej, bo on strasznie się męczył robiąc te 76 z hakiem. No i powiem szczerze, że myślałem, że będzie miało to wyraz w swoich uderzeniach. Ale później jak zobaczyłem, jak Gwozdyk jest duży na wadze, bo był duży, że już ten Benavidez nie jest potworem w kategorii półciężkiej, że to jest normalny facet, jak cała reszta. Zresztą to samo kiedyś zobaczyłem, witając się z Andrzejem Fonfarą na Legii, jak jeszcze sam boksowałem i on boksował, zobaczyłem kategorię półciężka, tak spojrzałem na Andrzeja, na jego głowę, że jest wyżej 2 głowy ode mnie, na jego łydkę, że pomiędzy walkami waży ze 100 kilo i tak sobie pomyślałem, ja idę do 76 i tak zrobiłem i ten Benavidez, który przyszedł z tym 76 i był rzeczywiście potworem, tutaj już tego nie robiło wrażenia. To jest pierwsze. Drugie, przypomniało mi się właśnie walka z Beterbijewem, że on został jednak poddany, a nie ciężko znokautowany. Przyjmował tam trochę od tego Beterbijewa, ale generalnie wygrywał walkę i te trzy prawe sierpowe, bo chyba za każdym razem po tym samym ciosie lądował na deski, one żadne nie padały czysto, więc ten Gwozdyk może nie być taki rozbity, jak mi się wydawało. Druga sprawa, że dowiedziałem się, że z Canelo miał całkiem niezłe sparingi, że bardzo by go cenił Canelo Alvarez, dlatego też występował na jego galach za to, co robił. No i już taki pewny wygrany Benavideza przed czasem nie byłem, ale byłem pewny, że Benavidez wygra, bo też jest zawodnikiem właśnie Swarmerem, który pięściarza, który próbuje ograć zawodnika, zawsze zamęczy, bo on bije ciągle ciosy. Tu Benavidez mnie zaskoczył w 100%. Wynik mnie nie zaskoczył, natomiast przebieg walki mnie zaskoczył, bo on boksował. Był szybki, ostry, jak nie David Benavidez. I powiem ci szczerze, że jeśli rzeczywiście tą końcówkę odpuścił ze względu na tą wagę, że on nie chciał się napompować za dużo, no to będzie szalenie niebezpiecznym graczem dla każdego w tej kategorii wagowej. Nawet bardziej dla Beterbijewa niż dla Bivoła. Dla Bivoła, bo właśnie to nazwisko gdzieś tam się pojawia. Oczywiście na razie nie ma co się pojawiać, bo przecież wiemy, że w Arabii Saudyjskiej Beterbijew kontra Bivoł jest planowane. Ja mówię jest planowane, no bo biorąc pod uwagę liczbę kontuzji Artura Beterbijewa, to jest jeszcze gorzej planować niż Tysona Fury. Natomiast tam są jeszcze 2 rzeczy. Nie wiem, czy to widziałeś, to chyba dzisiaj wyskoczyło, Maciek, czy wczoraj wieczorem, że on był tak naprawdę kontuzjowany, że tam było blisko do tego, żeby tą walkę w ogóle odwołać ze strony Benavideza, bo jemu poszły ścięgna w prawej ręce. Jemu poszły ścięgna w prawej ręce i miał też coś w lewej ręce, także on zdrowy nie miał. Rozcięty miał, pokazywane zdjęcie łuku brywowego, który jest rozwalony strasznie. Mniej więcej tak rozwalony jak wtedy, kiedy Tyson Fury walkę odwołał. Natomiast ten walki nie odwołał, problem większy z tą ręką miał, przedtem nic nie mówił. Powiedział, że wygrał każdą rundę, nie wygrał każdej rundy, bo dla mnie przegrał 3 albo 4 rundy, ta końcówka była Gwozdyka, natomiast nie ulegało żadnej wątpliwości dla mnie, że on to wygra, ponieważ no, Gwozdyk ma 37 lat, albo prawie 38, Benavidez ma 27, dla mnie
Bardzo dobry. Absolutnie bardzo dobry występ w tej kategorii wagowej, ponieważ Gwozdyk potrafi walczyć. Mówiłem, że jest wiekowym człowiekiem, natomiast jego ciosy nie robiły żadnego wrażenia. I czy nie masz takiego wrażenia, że patrząc na to, jak świetny jest w ataku te kombinacje 5, 6, 4, 5 uderzeń, zapominamy, bo ja widziałem tutaj bardzo dobrze walczącego w obronie Benavideza. Może dlatego, że miał cięższego gościa przeciwko sobie i te ciosy nie były tak szybkie jak 168, natomiast te zejścia z linii ciosu i przejścia do ataku były zdecydowanie płynniejsze niż widziałem w super średniej. No właśnie i ja uważam podobnie jak ty, że to ma znaczenie, ta kategoria wagowa. On tutaj już siłą ciosu aż tak nie straszy, natomiast timingiem już może. Bo jeśli się bronisz przeciwko uderzeniom Andrejda, który przechodzi z kategorii średniej, to jest zupełnie inna szybkość. I przypomniałeś, masz rację, tak jest. I kilku innych panów, no to masz inny przegląd. I tutaj on wracając, poza tym też czas reakcji może być spowodowany jego lepszy tym, że on nie robił tej wagi. Te trzy kilo to jest... Mówię, kolosalna różnica, to są inni panowie i on też mógł się czuć zdecydowanie świeższy niż w 76. I mimo, że to był tak perfekcyjny występ Benavideza, ja bym go w walce ewentualnie z Alvarezem w kategorii 76, Alvareza bym tutaj absolutnie nie skreślał. Moim zdaniem tutaj Alvarez ma bardzo dużo swoich argumentów, żeby ten pojedynek wygrać, natomiast styl Benavideza na pewno nie będę mu pasował ani dla nikogo w kategorii półciężkiej na szczycie, bo taki bezkompromisowy gość, który na ciebie idzie, a Biwą na przykład nie ma czym postraszyć, to też Biwą będzie musiał mieć tą swoją słynną kondycję, którą ma na 12 rund, bo to na pewno 12 rund będzie na niego Benavidez leciał. Maciek, to co sprawdzałem przed chwilą, przepraszam, że coś nie to, że tak grzebałem coś po telefonie. Benavidez powiedział, że jak wychodził na ring, miał 85,5 kg, czyli dużo. To jest 85,5. Ja powiem szczerze, że kiedy to przeczytałem, nie wiedziałem o tym oglądając walkę, to ja pomyślałem, jak ty walczysz z taką szybkością, mając 85 kg, no to naprawdę można strach się bać, no bo jak teraz 85 kg i widzimy tą szybkość, którą miał w tej walce, to może to jest w ogóle kategoria dla niego, może w ogóle odpuścić sobie tego Canelo, to znaczy no nie odpuścisz Canelo, bo tam zarobisz razy 10 czy razy 5 tyle co gdziekolwiek indziej, ale jeśli chodzi o to, że 85,7, bo powiedział, że miał 189 funtów, to jest 85,7 kg, prawie 86 kg, czyli dużo. 9 kilo ponad kategorii super średniu, w której on jeszcze chce boksować. No właśnie, ale wiesz co, Maciek, jak teraz rozmawiamy na żywo, oczywiście bez umawiania, jak zwykle na tym polega weryfikacja, ten programik, powiem ci, żeby nie zrobił tego błędu, co zrobił Roy Jones. Oczywiście nie tak ekstremalnie, bo w którymś momencie to zbijanie wagi to się odbije, a Canelo będzie czekał i świeżutki 2 kilo ponad limit wejdzie i co dalej. No ale nie wiem, on mówi, że chce Canelo. Ale też Canelo robi mądrze, robił tak Floyd i robili wszyscy inni, robił Pacquiao, któremu nigdy się to nie zarzuca, prawie zabił tego De La Hoya na tej wadze. Tak. No, przecież De La Hoya wnieśli na tą wagę, ja wtedy pamiętam, stawiałem na De La Hoya, zdziwiłem się, że wypadł tak słabo, ale on przecież był wykończony cieniem człowieka. I tak. Robił tak każdy z tych pięściarzy, który miał argumenty w ręce, żeby to robić, więc tutaj nie dziwię się Canelo, przede wszystkim będzie musiał się zmierzyć z gościem, który jest potężny. Tak jak Canelo sam mówi, weźmie i wejdzie z 20 funtów, będzie miał więcej od niego w dniu walki, no i on będzie musiał z tym walczyć. Także tutaj Canelo się nie dziwię, że rozkłada to taktyczne, bo taktyka to też element walki, czyli boksu. Tak, tak to wygląda. No i przechodzimy do uśmiechniętego, wyluzowanego Tanka Davisa, który nie walczył 14 miesięcy, był 44 dni w więzieniu, a działy się rzeczy wokół niego, które nic wspólnego z boksem nie miały, niestety, działy się rzeczy kryminalne, natomiast gościu wyszedł przez cały tydzień, mówił 4 razy więcej niż kiedykolwiek, nawet niektórzy się pytali, co się dzieje z Tankiem. Nie wiem, czy sam siebie pytałeś, bo jest taki wyluzowany, jakby walczył z nikim. Ja się ciebie pytałem.
Ja się ciebie pytałem w rozmowie. Tak, ty się mnie pytałeś, co jest grane, słusznie. No nikt nie wiedział, no przecież był tak wyluzowany, jak chyba nikt nigdy go nie widział. Po czym po tych 14 miesiącach i tym więzieniu po prostu zrobił tanka i już pytania, co dalej z jego karierą. Bobarum mówi o Łomaczence, Shakur Stevenson mówi, to jest moja ostatnia walka, to jest ta walka, którą ma teraz Shakur Stevenson w lipcu, co walczy Damian Knyba, to jest jego ostatnia walka dla Top Rank, czyli jest wolnym agentem, może podpisać z kim chce, na przykład na walkę w 140 z Tankiem Davisem. Tutaj się nie pomyliliśmy, bo ty na KO, ja na KO, więc nie, ja na początku powiedziałem, że ja dałem dwie opcje, trzeba być uczciwy, że albo punkty, albo pod koniec KO. Natomiast jedna rzecz, którą chciałbym, żebyś, ponieważ będziemy prowadzić ten program razem, ja zawsze staram się ludziom wytłumaczyć, żeby nie brali pod uwagę jednej rzeczy, żeby nie utożsamiali Tanka Davisa z tym lekkim bandytą albo większym bandytą poza ringiem i gość wchodzi na ring. Bo takim dla mnie, jak on jest wariatem poza ringiem, to on jest przeciwnością tego wariata na ringu. Zimny, wyrachowany, czekający, obserwujący i nokautujący się. Czy to są twoje odczucia, czy uważasz, że on jednak tym wariatem w ringu jest? Znaczy on jest połączeniem wariata. On jest wariatem, on jest takim bardziej psychopatą niż wariatem, bo on właśnie tak jak mówi, z zimną krwią wszystko robi, z premedytacją. Tak. Bo on tutaj nawet... Tak jak przestraszył tego Marcina na wrażenie tak. I później ten uśmieszek jego piękny, że o stary, nabrałeś się na to, już cię mam. Ja mam taką pewną teorię, bo on jest gdzieś z Baltimore z sierocińca, tak? Tak. On jest sierocińca, praktycznie Calvin Ford, czyli jego trener, praktycznie jest jego ojcem. No właśnie. I wiesz co, mam taką teorię, że on takie mają jak zachowania na podwórku, jak masz dużo kolegów z więzienia, co powychodzili, oni ciągle jakby cię badają, ciągle jakby testują cię, sprawdzają, jak będziesz reagował, czy jesteś odporny fizycznie. To jest taka ciągła próba. On wyrósł w takim środowisku nieprzyjaznym, można to tak nazwać, i najbezpieczniejsze, co go w życiu spotykało, to są te sparingi, gdzie były przynajmniej jakieś zasady i ktoś ci nałożył poduszki na ręce. Nie było noży, pistoletów i gołych pięści, tylko po prostu ktoś ci nałożył poduszki na ręce, dał ci kask do ochrony i jeszcze był trener czy sędzia, który mógł cię rozdzielić. I jakby on w tym ringu, tak jak niektórych to stresuje, to on w tym ringu czuje się bardzo, bardzo komfortowo i ja przynajmniej to tak odbieram, ja to widzę i ja zawsze jestem wielkim fanem Tanka Davisa, nie ukrywam to, jest to dla mnie mały Tyson i jeśli chodzi o psychikę, jeśli chodzi o trochę sposób walki, na pewno jeśli chodzi o siłę ciosu i destrukcję, i ja zostałem, Przemek, upominany wielokrotnie w komentarzach, że gadam jakieś bzdury, bo Frank Martin to nie jest mały gość, to jest większy od Davisa facet, który więcej umie, który jest szybszy, który jest lepiej wyszkolony technicznie. To też jest dla mnie dziwne, że nikt nie docenia to, jak dobrym pięściarzem jest Davis, tylko widzą siłę jest ciosu. Świetnie wyszkolony technicznie. Siłę ciosu brutalną, siłę ciosu podobnie jak widzieli u Tysona, a Tyson też był świetnie wyszkolonym pięściarzem technicznie. No i zostałem niemal obrzucony takimi komentarzami, że jak ja mogę stawiać, że Tank wygra przed czasem, jak on nie był w stanie nawet Cruza znokautować. A tu wychodzi gość większy, silniejszy, szybszy, który nigdy nie przegrał i nigdy nie leżał. No właśnie dlatego postawiłem na Tanka przed czasem, że ten gość nigdy nie czuł na sobie takiej presji, jaką mu Tank jest w stanie wywrzeć. On już na ważeniu poczuł, kto to jest i poszedł w ogóle bezkompromisowo. Zobacz, jak on szybko skracał dystans w tym pojedynku. No bo on jakby też nie liczy rund. To, co robił Canelo w swojej najlepszej formie, kiedy nokautował Bill Joe Sandersa, kiedy nokautował Planta i wszyscy mówili, dobra, przegrywa rundy. Co z tego? Jak na końcu wynik zawsze był ten sam w kategorii super średniej, puszę do Biwoła, przejechał się. Ale tak samo
Tak, on nie liczy rund, on szuka miejsca. Szuka miejsca, żeby trafić gościa. Ale trzeba mieć, jaką trzeba mieć pewność siebie. Mówiliśmy o tym mentalu paręnaście minut temu, jak trzeba mieć pewien mental siebie, że musisz sobie zdawać sprawę, albo zdajesz sobie sprawę, że powiedzmy po 6 rundach jest 1-5, ale to ciebie zupełnie nie rusza. Każdy inny, mówimy tutaj oczywiście o elicie elity najlepszych pięściarzy świata, których jest może 10-15 takich na całym świecie, na których to zupełnie nie rusza. Natomiast ja wierzę w to, że to jest, ja wierzę Tankowi Davisowi od kilku walk, kiedy on mówi, że on potrzebuje zobaczyć. On potrzebuje zobaczyć, co jest grane, czy rzeczywiście to, co wie o tym rywalu, to jest to, co on wie o tym rywalu. I kiedy już to, nie porównuję go do Usyka, bo Usyk to jest w ogóle jeszcze wyższa półka, ta najwyższa półka analizowania tego, co widzisz, no... W szóstej rundzie chyba dostał taką małą bombkę z prawej ręki, no, ale w międzyczasie w narożniku powiedział, śmiejąc się, chyba to było w trzeciej rundzie, powiedział do Calvina Forda, że on nie ma zupełnie niczym uderzyć. Nie ma niczego gorszego jak pięściarz, który cię może znokotować jednym ciosem, wie, że jak pójdzie z tobą na wymianę, to ty padniesz, a on będzie się śmiał. No i dokładnie tak było. No, Frank Martin powiedział na konferencji prasowej, że no, próbował co mógł, nawet się starał coś tam zrobić, natomiast no, prawda jest taka, że tego podbródkowego po pierwsze nie widział, drugiego ciosu no, też podejrzewam nie widział, trzeci go dobił, ten lewy sierpowy, natomiast Tank Davis to jest, nie wiem czy to jest, jak twierdzi jego menadżer obecnie, bo już nie promotor, Roland Ellerby, czy to jest najlepszy pięściarz świata, czy to jest the face of boxing, tego nie jestem do końca przekonany, światowy. Natomiast w Ameryce nie mam żadnej wątpliwości, że to jest twarz boksu, nawet większa niż Crawford, który pięściarsko na to zasługuje, żeby był twarzą boksu, ale nie robi tego, co robi Tank. Nie, no, Tank to wydaje mi się, mówię, on ma wiele wspólnego z Tysonem, że on trafia do tej popkultury i trafia w sposób naturalny. Na pewno widziałeś, jak zrobił to salto i jak tak. Wcześniej zapytała go dziennikarka, czy on to ćwiczył, on mówi, tak, mogę ci pokazać. To zrobił taki, on robi to w taki wszystko dziecinny sposób. Łatwy, ale nawet nie chodzi mi o wykonanie samej tej sztuki zwanej saltem, ale chodzi mi bardziej o takie jakby sytuacje zwyczajne życiowe, rozmowy, przekazywanie swoich emocji, robienie czegokolwiek z taką dziecinną swobodą, z taką szczerością i tą szczerość ludzie kupują. Artur Szpilka był nieproporcjonalnie popularny do swojej klasy sportowej w Polsce, właśnie przez tą szczerość, że on był naturalny, robił to, co akurat myślał, mówił to, co akurat myślał. Teraz już pewnie stał się bardziej poprawny politycznie, chociaż też zdarzają mu się wyskoki. Natomiast Tank jest taki właśnie, jak jest. I ludzie kochają tą szczerość, bo sam wiesz, że w tych mediach w tej chwili jest tej szczerości bardzo, bardzo mało. I tym Tank zdobywa popularność. Na pewno. Maciek, na zakończenie, bo strzelimy, widzę 15 rundek weryfikacji. Trudniejszy rywal dla Tanka Davisa. Shakur Stevenson, który przechodzi ze 135 do 140. No, czy naturalny rywal, a mianowicie Wasyl Łomaczenko. Trudniejszy rywal. Ja bym chciał zobaczyć jedno i drugie. No, ja też. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Łomaczenko jest dla niego najgorszym typem rywala, natomiast może być to Łomaczenko gdzieś o jedną moc za daleko. Trzeba przyznać, że Łomaczenko jednak z tego typu pięściarzem, który dorównuje mu timingiem, bo szybkością nie, na pewno nie, ale timingiem mu dorównuje, się jeszcze nie mierzył, a jednocześnie może wywrócić go takim ciosem. Wyobraźmy sobie, że Tank trafia go czymś takim, jak trafił go Linares. To już Łomaczenko... Koniec walki. Tank też nie wypuszcza, więc tutaj Tank miałby swoje szanse, dużo by ryzykował w tym pojedynku, ale ja bym ze względu na moment, w którym się spotkają karier, delikatnie stawiał na Tanka. I myślę też, że
ze względu na to, że kocham jego styl boksowania, bo nie mogę nigdy wykluczyć tego, kogo lubię oglądać, z tego jak stawiam. Natomiast Shakur Stevenson to jest pięściarz, który generalnie nie wzbudza moich takich emocji, jeśli chodzi o ofensywę, ale ciężko się do niego dobrać, ekstremalnie ciężko. On widział już wielu takich jak Davis i innych, no Davis jest wyjątkowy oczywiście, ale ma okazję sparować czy z Badem Crawfordem, czy z gośćmi, którzy potrafią wszystko i potrafią też uderzyć, więc tutaj Tank moim zdaniem miałby trochę ciężej. To jest jedyne nazwisko, które często się nie pojawia, bo wiele innych nazwisk pojawia się, kiedy mówi Tank o tym, że mogę z nim walczyć, to po tej walce powiedział, że z każdym oczywiście, natomiast jak się go prześledzi przez ostatnie, nie wiem, 2 czy 3 lata, to on mówi, że może walczyć z każdym, Devin Haney nie ma żadnego problemu, widzieliśmy wszyscy, znaczy ci, którzy się interesują boksem, ten, to też Floyd zagrał troszeczkę tak słabo, pokazując ten sparring sprzed 6 lat, Devin Haney kontra Tank Davis. Tank mówi, że z Devinem może walczyć kiedy chce, natomiast nazwiska Shakura Stevensona jako swojego rywala za często nie wymienia. To akurat nie wiem, czy to jest zbyt okoliczności, czy nie jest zbyt okoliczności, ale jest jak jest. Ale Shakur też z tego, co zauważyłem, bo on jest takim jakby no, bezczelnym gościem, wydaje się, w takim odbiorze zewnętrznym. Nie wiem, jak jest prywatnie. No, ale też z takim szacunkiem się o Davisie wypowiada. Nie jest taki bójczuczny. Nie jest, prawda. Jak to w przypadku często innych pięściarzy bywa. No i więc zastanawiam się, z czego to wynika. Na pewno obaj panowie się respektują. No nie można nie respektować Tanka, bo wszyscy, co się znają na boksie, ja nie mówię o tych kibicach niedzielnych, tylko wszyscy, co się znają na boksie, a ci już szczególnie, co tam siedzą, wiedzą, że oprócz tej bomby, którą ma w ręku, ma ogromne umiejętności i może zagrozić każdemu. I nikt na pewno go nie bagatelizuje, bo to, że ktoś mi pisze, że Tank przecież przegrywa rundy do wiwatu z tym czy z tamtym, z Garcia, z takim czy z takim. Jak ktoś liczy przegrane rundy Tanka, no to dobrze. No, dokładnie tak jest. Jakbyśmy tak liczyli, to myśmy wygrali z Holandią. Poprowadziliśmy 1-0. No tak. To jest dobre porównanie. To jest, nie wiesz, jak się Francja skończyła? Słucham? Francja, nie wiem, bo robimy na żywca. W tej chwili zaczęliśmy, było 1-0, chyba 10 minut do końca. Tak. Ale my jesteśmy full service, więc zaraz ci powiem. Partner się pyta, więc partner bokserski i od razu podaje wynik, jak to się skończyło. Skończyło się to dzisiaj, już mówimy, Francja było w samobólczej bramce, Francja i zgrali Austria. Wszystko zaraz Państwo będą wiedzieć, oczywiście wiem, że Państwo już oglądali, ale ja i tak powiem. Skończyło się tak, czyli Francuzi nie strzelili gola Austriakom, natomiast Austriacy strzelili sami sobie gola, bo to był gol samobójczy. Austriacy grali bardzo dobrze, ja uważam, audycji piłkarskiej nie zrobimy, bo już kończymy. Ja uważam, że Austria jest lepsza niż Holandia, ale mam nadzieję, że nasi zagrają lepiej niż z Holandią, z którymi zagrali bardzo dobrze. Maciek, dziękuję bardzo. Będziemy się z Państwem spotykać co tydzień. Będą weryfikacje. Nie wiem, czy coś wartego jest do oglądania w przyszłym tygodniu, więc w tej chwili wpadłem na pomysł. Na żywca kompletny Maciek słyszy, tak samo jak Państwo słyszą w tej chwili ten pomysł, żebyśmy może zrobili w przyszłym tygodniu. Oczywiście na pewno rzeczy się zdarzą. Mówimy o tej weryfikacji, nasze największe wpadki, bo ja taką mam. Ja mam taką największą wpadkę, gdzie kompletnie, zupełnie walka poszła w drugą stronę. Nie wiem, pomyśl o tym, a na pewno jeszcze coś fajnego w weryfikacji Państwo u nas zobaczą. Maciek, dzięki bardzo za... Znaczy, ja dziękuję. Nie masz co mi dziękować, to jest nasz wspólny program. Puszczamy to razem Ty dziękujesz, to ja dziękuję. Bądźmy uprzejmi, ale pozdrawiamy wszystkich serdecznie i zapraszamy na nasze kanał Garnek Sport i Maćka Myszkina. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.